Tytuł kursu: Przepisy, elementy prawa cywilnego i prawa pracy. Moduł: Elementy polskiego i europejskiego prawa pracy. Temat: Warunki zatrudnienia w Polsce. Zawierając pierwszą umowę o pracę, pracownik najczęściej skupia się wyłącznie na najistotniejszym dla niego czynniku, to jest na wynagrodzeniu. W umowie zawartych jest szereg innych elementów, które w późniejszym czasie mogą odegrać istotną rolę. Witam, w czym mogę panu pomóc? Dzień dobry, panie mecenasie. Mam następujący problem. Jestem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Otrzymałem ostatnio propozycję podjęcia pracy i za 2 dni mam podpisać umowę o pracę. Czy może mi pan powiedzieć, co to właściwie jest za dokument? Oczywiście. Umowa o pracę to dokument zawierany przez pracownika i pracodawcę, w którym określone są najistotniejsze warunki pracy. Czy każdy musi zawrzeć umowę o pracę, chcąc pracować? Świadczyć pracę można w dwojaki sposób. Albo na podstawie przepisów kodeksu pracy, albo na podstawie kodeksu cywilnego. W pierwszym przypadku kodeks reguluje stosunki między pracownikiem a pracodawcą, a żeby stać się pracownikiem, powinniśmy podpisać umowę o pracę. Pracownik to osoba wykonująca pracę na rzecz pracodawcy. Co do umów cywilnoprawnych, można świadczyć pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy o dzieło i umowy zlecenia. A jaka jest różnica między umową regulowaną przez kodeks pracy, a umowami cywilnoprawnymi? Różnica jest zasadnicza i daje wyraz w 3 aspektach. To znaczy w określeniu podporządkowania pracownika, w wyznaczonym czasie pracy i w wyznaczonym miejscu pracy przez pracodawcę. Co to właściwie oznacza dla pracownika? Pracując na podstawie umowy o pracę, pracownik jest wpisany w schemat organizacyjny przedsiębiorstwa. Pracuje pod kierownictwem właściciela, dyrektora, majstra, ma stałe godziny pracy wskazane w harmonogramie pracy oraz wyznaczone miejsce do wykonywania swojej pracy. Gdybyśmy porównali te warunki do umowy zlecenie czy umowy o dzieło, okazuje się, że w tych umowach nie ma określonych tych elementów. Czytałem, że tych umów o pracę jest kilka rodzajów. Kodeks cywilny wyróżnia umowy o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, na zastępstwo, na okres próbny, na czas wykonywania konkretnej pracy oraz w celu przyuczenia zawodowego dla uczniów chcących odbywać praktyki w ramach kształcenia w zawodzie. A która z tych umów jest najkorzystniejszą umową? Umowa o pracę na czas nieokreślony to najkorzystniejsza umowa dla pracowników, którym zależy na stabilnym zatrudnieniu. Może ona zostać wypowiedziana przez pracodawcę wyłącznie z uzasadnionych powodów, które musi podać na piśmie. Dziękuję za informację. Teraz czuję się pewniej, wiedząc, z czym wiąże się podpisanie umowy o pracę. Służę pomocą i gratuluję znalezienia pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.